Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Silent Hill Homecoming. Ja jestem Juno. I tak, teraz możemy już pójść do sektoru numer 3, dlatego że przecież mamy kluczyk. Mamy go? Mamy. Jak się upewniłam? Nie, bo najpierw po prostu nie zauważyłam tam koło noża niczego i... No, wystraszyłam się po prostu, że nie zapisałam ostatnio jak trzeba, czy coś takiego. Dobra. Ktoś mnie tu pewnie zaatakuje tradycyjnie. Aha, więcej dzielnych żołnierzy. O, ten nawet unik zrobił. No i właśnie, jak mamy przeciwników, których ataki są naprawdę tak powolne, to nóż chyba sprawdza się najlepiej. I zobaczcie, nawet nie trzeba specjalnie uników robić. No, padają jak muchy. Dobra, jak to wygląda na mapie to wszystko? Czy mogę otworzyć te drzwi? Nie. Po prawej są jeszcze jakieś. Jakieś rozmówki, w które może lepiej się nie mieszać. Tutaj coś zamkniętego. Nie mamy klucza. Czyli... A mogę na przykład... Nie wiem już sama. Wydawało mi się, że coś tutaj... się otwierało, ale nie wiem już. A nie, bo to potem było. Ja na razie mogłam pójść do... Cholera jasna. A spróbujemy może w ten sposób. No, także też... Jakoś tak, nie wiem, myślę o jednych drzwiach, potem sprawdzam kolejne i... ja nie wiem. Za bardzo skupiam się na tym, że nagrywam i gadaniu niż... O Boże. Te krzyki. A my oczywiście nie możemy nijak reagować na krzyki, dlatego że mamy tutaj tych dwóch kolejnych... idiotów do pokonania. Oni są beznadziejni, jeśli chodzi... Znaczy, nie narzekam na to, że są za łatwi, ale po prostu... No jakim trzeba być idiotą, by tak się komuś dać pociachać? No i nic, pewnie takie rozkazy dostali. Możemy tutaj przejść teraz i lepiej się pośpieszmy. Drzwi się za nami zamknęły, świetnie. Elle krzyczy w niebo głosy, a ja... Zaraz, to jest... Nie wiem, czy możemy się spóźnić z pomocą jej. Nie przejdziemy tu, prawda? Dobra, już biegnę. Boże, nie pozwólmy jej dłużej czekać. To jest... O rany. To rurką spróbujmy. No. Nie, nie da się. Dobra, to Boże. O Jezus. No nie. Ona nie może umrzeć. Znaczy... O, lodówka jeszcze jakaś stara. Straszliwa, zła lodówka, która blokuje nam uratowanie damy w opałach. Jezu. No weź. Śpiesz się, śpiesz. A w ogóle ciekawe, kto go zostawił tą lodówką. Zdążyliśmy. Chociaż nie jestem pewna, czy można tu nie zdążyć, ale dobra, lepiej nie sprawdzać. I teraz tak. Chyba można go nazwać kolejnym bossem. Chociaż albo... No w zasadzie to nawet nie wiem, bo... Wiem, wygląda bardzo groźnie. Ta piła też mi się nie podoba, uwierzcie mi. Tym bardziej, że to ja z nim walczę. Ale on potrzebuje tak długo zamach nią robić, że po prostu można łatwo pociachać. Dobra, ocaliliśmy ją na szczęście. I niestety ścięcie gry też zaliczyliśmy. Ja bym chciała jeszcze to pomieszczenie szybciutko sprawdzić. Dobra, apteczka, help drink. Dobra, nie chciałabym czegoś ważnego ominąć. Tutaj, no... Coś mogłam sprawdzić. Ej. Dobra. A gdzieś tu może teraz? Znaczy no, chodzi mi o to, że już jak na spokojnie, Elle bezpieczna, o właśnie, kluczyk do 301. No to można, wiecie, się porozglądać przynajmniej. Dobra. To chyba wszystko. Znaczy, jeśli chodzi o tamto pomieszczenie, a my zerknijmy, gdzie tutaj trzeba by biec. Ja bym sobie zapisała, jak gdyby nigdy nic, ale... Teraz... No, jak zwykle współpraca. W sumie naprawdę postacie, inne postacie w grach niż nasi protagoniści czasem się przydają. Nie są tylko kulami u nogi, jak widać. Ej no, aż taki chudy to on nie jest, nie przejdzie tu. No i biegniemy sobie... Oj, ktoś mnie będzie atakował teraz. Nie chciałabym, bo jeszcze... Nie... Wow! Moment. Help drink. No ej! Zajmijmy się najpierw tym. Bo on ma broń palną, a ona jest o wiele bardziej szkodliwa niż, niż rurka metalowa, bo... No... Ała! Nie rób mi tak! No weź! A Alex mi nie robi uników jak trzeba. I zobaczcie, jak głupio tyle życia straciłam. No świetnie po prostu. Zaraz wezmę sobie jakąś apteczkę i tak będę musiała prędzej czy później to zrobić. Okej, jak to miejsce wygląda na mapie? Tutaj jest te 301 pokój za nami. Więc wejdźmy do niego. Alex, przecież masz klucz. Czy ja muszę wszystko robić za ciebie? Wygląda na to, że tak. O, tutaj notatki. W szafkach. Trzeba wszystko sprawdzać. O, amunicja do pistoletu. Ona mi się bardzo przyda. Tutaj nic, nic. A co jest za parawanami? Jakiś worek. O, mamy wszystkie nasze rzeczy z powrotem. To wypadałoby... A, nawet to przeładowywane prawie. Też pistolet tak nie do końca. Czy coś tutaj jest? Tam jest apteczka, health drink. Cudownie. Ale... My jeszcze z nożem będziemy raczej biegać. A, serum, nie apteczka. To jeszcze lepiej w zasadzie. Dobra. Oj, te branie serum ma naprawdę... No weź, El, proszę cię. Proszę. Usuń się mi z drogi. Mam nóż i nie zawaham się go użyć. O, tutaj jeszcze coś jest. patrzę. O, na kolejnym stole operacyjnym, czy co to jest? Nawet nie wiem. Okay. I zastanawiam się, czy teraz powinnam... Dobra. Zobaczmy, jak to tam wygląda. Może żaden filmik mi się nie włączy. O, tutaj coś wisi sobie. Nigdy nic. Wiecie co, ja naprawdę zaczynam się czuć bardzo niepewnie, bo tutaj już mamy tylko 107 i w ogóle... ja nie wiem, nie pamiętam gdzie tutaj... Zaraz. Można by się jakoś może do zapisu wrócić, nie sądzicie? Nie. Aha, zamknięte, wszystko pozamykane pewnie. No oczywiście. No to wracamy tą samą drogą. I... dokąd teraz? Tędy? Tutaj... Zaraz, moment. Wiecie co? Przebiegniemy się, zrobić zapis po prostu, bo ja już nie wiem. Czuję, że zaraz głupio się zgubię i nie wiem, to by nie miało najmniejszego sensu. Czy nie, zapis jeszcze dalej. Wiem, że to takie trochę bez sensu tam i z powrotem, ale sorry. Jak Hobbit może, to Juno tym bardziej. A naprawdę zaczyna mnie dobijać to, jak ta gra się zacina przy wszelkich jakichś ładowaniach, wczytywaniach, zapisach. Moment, co ja mam tutaj zrobić? Bo już teraz to się trochę pogubiłam. Powinnam pójść... A, bo z Elle to teraz mogę chyba tutaj się przedostać. Ona nam pomoże jakoś. I tutaj, a po drodze... Nie wiem, chodźmy gdziekolwiek. Znaczy no, chodźmy gdziekolwiek przed siebie, tam ważne, żeby gdzieś iść, nie? Zaraz, może ja lepiej uzbroję się troszeczkę. Nie no, to... Zaraz, tutaj... Byłam przed chwilą. W ogóle polazła mnie tu, gdzie chciałam być, chyba że... Nie wiem, zaraz... Nie no, tutaj to nie ma sensu iść. Tam już na pewno nic nie było. Nie wiem, ten 302 coś może jeszcze? To co, tam coś? Apteczka! Zobaczcie, jak pięknie sobie lśni. O rany, bym ją opuściła. To naprawdę dziwnie wygląda. I w zasadzie ja już nie chcę na to więcej patrzeć. Poszłabym dalej gdzieś, ruszyła z miejsca. To chyba czytałam. Dokąd ja mam iść? Tak jak mówiłam, do tej tam któreś? Nie wiem. Chodźmy tu. Nie wiem, gdzieś tu. No i może głównym korytarzem. Nie no, tu znowu jest tego typu brama zamknięta na głucho, ale nie wiem. Może... Nie no, to były drzwi zamknięte. Nie wiem, jak ja mam się dostać, bo tutaj mam gdzieś iść. By się przydało te otworzyć, ale oczywiście nie mogę, nie? Dalej są zamknięte, no właśnie. Ojejku, dlaczego ja się tak głupio gubię? Moment. Którędy mam iść? A, te są otwarte za to. Sorry, ja nie wiem, bez mapy w pewnych miejscach to ja bym chyba umarła. Co, teraz mogę to obrócić? Mogę, dobra. Okej. Jejku, jak dobrze, że mamy Elle ze sobą. To jest takie wygodne. Chociaż wiem, wszystko to trwa. Się wystraszyłam. Ciekawe, co by było, gdyby... Powiedzmy, to było zardzewiałe i nie dałaby rady tego odkręcić. No nie? Nie, może takich strasznych rzeczy... O Boże, Boże, ale to wyglądało! Ej, ja się serio wystraszyłam, że wiecie, tak źle... Przewiduję pewne rzeczy. Co tutaj jest? A ja bym posprawdzała wszystkie pomieszczenia może najpierw. Strzelba. Fajnie. To na pewno nam się przyda. Tutaj amunicja również. Czy coś tu jest? Dobra, wszystko jakoś ładnie przeładowane chyba mamy. Może zobaczcie, sobie jakieś chore spektakle urządzali. No i tam jest Wheeler, ale ja tak się zastanawiam, czy najpierw nie chciałabym przeszukać tam paru miejsc. Nie wiem, czy... No, zobaczmy po prostu. Bo jak nie sprawdzę, to będą to sobie miała za złe. Tych też nie otworzymy oczywiście. No i to tyle z naszego sprawdzania. O, dziękuję. To mężczyzna powinien raczej otwierać drzwi kobiecie, a nie odwrotnie, ale... O, tu jeszcze. Naprawdę, to są ciekawe rzeczy, więc nie bójcie się zatrzymać w filmiku i sobie poczytać. Dobra, chodźmy tu. Boże. Biedny Wheeler. Jeszcze biedniejszy niż myślałam. Znaczy, dobra, ja wiedziałam. Tak, gadam. No i zobaczcie, jaki mamy głupi wybór. No pewnie, że mamy dać mu apteczkę, no co my? W ogóle, zobaczcie, jak oni są wprawieni w takie rzeczy. To znaczy, pobijali mu noże tak w ciało, że nic mu nie uszkodzili. Nie no, Wheelera zawsze trzeba ratować. Choćbym nie wiem co, choćbym miała zostać i walczyć z bossem bez apteczki, to ja jestem gotowa takie rzeczy zrobić. Nie, nie sprawdziłam. A nie, tam te drugie drzwi to były... Dobra, nieważne. Dziwnie gra mi się zacięła z dźwiękiem much. Dobra, w sumie nie powinno mnie to dziwić. Zobaczcie, w co za strasznym miejscu jesteśmy. No nie wiem tak w ogóle, co za skurczybyk zabrałby apteczkę sobie zamiast dać ją Wheelerowi. Wheeler jest naprawdę świetny. Z kolejne jakieś drzwi. Ktoś mnie tu atakuje? Tak coś złowrogo zabrzmiało mi to niestety. Dobra, posprawdzajmy wszystkie drzwi. Chociaż prawdopodobnie żadnego efektu to nie przyniesie. Bo już nas gra prowadzi w jedno miejsce straszliwe, a ja bym bardzo chciała zapis jakiś jeszcze. Ominęłam jakieś drzwi. Aha, dobra, i tak pod jakimiś rurami, więc nie damy rady ich otworzyć. Tak patrzę tutaj. Nie wiem, zobaczmy te. Wow, ale to dziwnie wyglądało, trochę jakby coś miało mi na głowę spaść. Dobra, więc te muszą być otwarte. Świetnie. Spróbowałyby być zamknięte. O Boże, Boże, coś strzyknęło strasznie. Jezu, ja się boję. Jak to wszystko wygląda? 108, mogę to sprawdzić? No. Bo tam jest miejsce, do którego na razie za nic w świecie się nawet nie zbliżę. Jeszcze mi się włączy i od razu tam pójdę. No cóż. Nie. Najpierw zapis. Ludziska, zapis to jest najważniejsza rzecz. I mimo wszystko, no wiem, taki krótki ten odcinek jakoś wyszedł, ale nie chcę z kolei, wiecie, ani żeby kolejny wyszedł nieludzko długi, ani tam, nie wiem. To... co jest za tymi drzwiami, zostawimy sobie po prostu na kolejny raz. Więc wasza wyobraźnia może działać, a na razie to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, cześć!